przeważnie mecz, ale jesteśmy dobrze przygotowani, mamy całą drużynę na dyspozycji i chcemy grać jeden dobry mecz. Mecz przyjaźni, jeśli to nazywa, przynajmniej na trybunach. Pytanie, czy dla Was jest jakaś różnica, kiedy na trybunach są przyjacielskie okrzyki i tak jest bardzo friendly, że się tak wyraża? No mecz przyjaźni, wiadomo, kibice od lat się przyjaźnią, ale to jest historia, jak gdyby, która wydarzy się na trybunach, na boisku. Nikt nie będzie o tym myślał, nikt nie będzie ani my, ani Arka również traktował tego meczu właśnie w taki sposób. Też Arkę szanować, i odetrzeć sami, bo też kilka drużyn pokonał, żeby awansować do tego finału. I wiem, że to będzie ciężki mecz i to jest na celu 100% sprawa. Zmieniło się trochę z Polarki po tym, jak przyszedł Teo Iżyński, zaczęli trochę inaczej grać niż ze poprzedniego trenera. Jest to, uważam, że zaczęli lepiej grać i widać to było w ostatnim meczach ligowych, ale nie będę tutaj wyróżniał żadnych cech, które ich wyróżniały w tych spotkaniach, bo zobaczymy, jak jutro się zaprezentują i tylko to mi będzie interesowało. Trenera i zawodników Arki Gdynia przed finałem Pucharu Polski. Tomasz Rybiński, rzecznik prasowy. Są ze mną trener Leszek Ojrzyński oraz zawodnicy Krzysztof Sobieraj, kapitan zespołu Mirosław Bożok i Rafał Siemaszko. Bardzo proszę o pytania do trenera i zawodników. Dzień dobry panowie, Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry panie trenerze. Witam zawodników. Obsada bardziej imponująca niż na konferencji Lecha Poznań, także tutaj plus już. Panie trenerze, czy trudno było, a może łatwo, zmotywować piłkarzy przed tym meczem? No bo czeka was ciężka walka o utrzymanie. Na pewno tutaj się on myśli bardzo, Arki skupia na tym. Czy da się jakby oderwać od tej ligi i myśleć właśnie spokojnie o finale Pucharu Polski przez takie terminy? Dzień dobry. To się okaże po meczu, jak to będzie wyglądało w trakcie meczu. To jest najważniejsze. Można mówić, można motywować, spuszczać powietrze, a tak naprawdę weryfikacją jest spotkanie, jak się będziemy prezentować, jaki też będzie wynik, bo i przez wynik będziemy gdzieś tam oceniani i to tyle. No, przede wszystkim zawodnicy są świadomi tego i myślę, że czekali z utęsknieniem na to spotkanie, kiedy już jutro ten dzień nastąpi, bo to jest niesamowita przygoda, niesamowite doświadczenie, bo wiem, że kilka ładnych tysięcy ludzi będzie dopingowało, część tak samo Arce Gdynia i my wszyscy będziemy starać się sprawić niespodziankę, bo w takich kategoriach trzeba naszą dobrą grę czy dobry wynik rozpatrywać, bo faworytem jest Lech, ale my nie mamy nic do stracenia i dla takich meczów czasami się żyje, jak to też się mówi u nas w szatni i jutro przyjdzie ten moment i obyśmy ten egzamin zdali celująco. Marcin Borciuk, Unii Radio. Dzień dobry. Ja mam pytanie do piłkarzy, panowie, bo Arka nie grała w tej edycji Pucharu Polski z żadnym klubem z Ekstraklasy. I chciałem się zapytać, czy to ma jakiś wpływ na waszą mentalność, na jakieś nastawienie przed tym spotkaniem? Myślę, że nie ma to żadnego wpływu. Dotarliśmy do Pucharu, przeszliśmy równie krętą drogę. Boksowaliśmy się mocno z pierwszoligowcami. Nie było łatwo, a to nie jest powiedziane. Myślę też, że łatwiej czy ciężej by było z zespołami z Ekstraklasy czy pierwszoligowymi. Widzimy i mamy przykłady co roku, gdzie kluby z Ekstraklasy odpadają z zespołami z niższych lig.
puchar się rządzi swoimi prawami, tak jak tutaj trener Rogoziński powiedział. Lech jest faworytem, ale my nie mamy nic do stracenia i mamy swoje marzenia. Dzień dobry, Grzegorz Szamasik, Polskie Radio Poznań. Mam pytanie najpierw do trenera, panie trenerze, bo tak przeglądając trójmiejskie, gdyńskie media, dużo się mówiło o finale Pucharu Polski z 1979 roku, kiedy Arka wygrała z Wisłą. Sytuacja była o tyle podobna, że to Arka nie była faworytem, Wisła była mistrzem Polski. Czy pan, przygotowując zespół do meczu, też na ten historyczny aspekt chciał, zwracał uwagę, że można było w historii właśnie nie być faworytem, a wygrać finał Pucharu Polski, jak to już Arka w historii swojej zrobiła? Dokładnie, taki przykład można podać. Zawodnicy są tego świadomi, bo tak jak pan powiedział, i media, i też na naszej stronie widziałem, że są te wspomnienia, ci ludzie dalej są, pracują nawet w klubie i to jest idealny przykład, bo wtedy Wisła miała reprezentantów w kraju, podobnie jak teraz Lech. I Jarkowcy dali radę, było to bardzo dawno temu, ale ja nawet bym tam dawno tak nie sięgał pamięcią, bo co tydzień, każda kolejka ligowa w jakiejś lidze daje nam przykłady do tego, że właśnie ten teoretycznie skazany na porażkę wygrywa i to jest piękne w naszej dyscyplinie i to się często zdarza i o to wyjdziemy jutro grać. Lech się pompuje, że to do 3 razy sztuka, prawda, że już 2 razy tutaj był na, że tak powiem, przegranej pozycji po meczu. Teraz przyszedł ten dzień, my jesteśmy pierwszy raz jako Arka, drugi, tak jak pan wspomniał, i będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn właśnie, co zrobili o wiele starsi chłopcy od nas w 1979 roku. Pana Siemaszki, mam pytanie, bo jest pan nie jednym z nielicznych zawodników, który wiosną strzelił gola Lechowi. Jest to jakiś dla was dobry omen, że Lechowi można strzelić bramkę, bo akurat w defensywie poznaniacy grają w tym sezonie najlepiej w polskiej ekstraklasie. No tak, wiemy, że Lech Poznań długo grał na 0 z tyłu. Dopiero w meczu w Gdyni stracili pierwszą bramkę. Na pewno w głowie siedzi to, że udało nam się ich ubić, no, ale niestety mecz przegraliśmy bardzo wysoko. Dostaliśmy lekcję piłki nożnej i jesteśmy na pewno mądrzejsi o to spotkanie. Myślę, że znajdziemy sposób na to, żeby strzelić przynajmniej jednego gola Lechowi Poznań. Aleksander Roy, TVP Sport. Skoro o ofensywę było pytanie, to teraz o obronę pytanie do pana Krzysztofa. Pawłowski, Gajos, ci piłkarze siedzieli na ławce rezerwowych w ostatnim ligowym meczu Lecha. Na jaki wariant, jeżeli chodzi o personalia, jeżeli chodzi o rozwiązanie taktyczne, jesteście przygotowani jutro? Myślę, że powinniśmy być przygotowani, jesteśmy na każdy wariant, bo Lech ma niesamowitą siłę w ofensywie i jesteśmy tego świadomi. Zdajemy sobie sprawę, tak jak już wcześniej wspomniałem, że Lech ma, co tu dużo ukrywać, lepszych zawodników niż Arka Gdynia, ale mówię, nie zawsze w sporcie, nie zawsze w piłce wygrywa ten lepszy, bogatszy. Piłka rządzi się swoimi prawami i my mamy plan na to spotkanie i wierzę w to, że będziemy go bardzo mądrze realizować. To jeszcze jedno pytanie do pana trenera. Dariusz Formella spisał się w roli szefa banku informacji, jeżeli chodzi o analizę gry Lecha Poznań? Nie, Darek skupi się na grze i to tyle. Lech ma drużynę bardzo dobrych zawodników, tak jak Krzysiek wspomniał, ale też pewne rzeczy można przewidzieć i Lech stawia sprawę jasno, że chce zdobyć puchar i to znając życie i poczynania będą chcieli jak najszybciej zdobyć bramkę. Myślę, że tak będzie, nie ma się co czarować i myślę też, że zagrałem z jednym defensywnym pomocnikiem, nie z dwoma jak w ostatnim meczu i to tyle. I my jesteśmy przygotowani na różne warianty, bo też nie można sobie zakładać i snuć teorię, że prawda, Kownacki zagra na lewym czy prawym skrzydle, a wyjdzie ktoś inny i będzie panika, bo nie, przede wszystkim musimy być mocni jako drużyna i będziemy chcieli to udowodnić, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, na skazanej gdzieś tam pozycji, to czasami też potrafi zjednoczyć, zdjąć presję. Większa presja będzie w drużynie z Poznania i to tyle. No i czekamy z utęsknieniem na jutrzejszy dzień. Jeszcze mamy lada chwila rozruch, gdzie chłopaki zobaczą, jak wygląda płyta, jak wyglądają
Co prawda puste trybuny, bo jutro mają się zapełnić i do góry nic innego nie zostało. Ja mam tylko rozdarte serce, bo dzisiaj wieczorem będę musiał podać skład, będę musiał podać osiemnastkę i kilku chłopaków obejdzie się smakiem i z tego powodu żałuję, że tak jest, no ale taka jest rola trenera, że musi wytypować i ktoś będzie niezadowolony i to tyle. Super Express. Panie trenerze, chciałem dopytać Darka Formele, bo sytuacja, w której on nie gra, to jest umowa między klubami, tak? Nie ma takiej sytuacji, że on absolutnie nie może grać. Czyli jakby w jakiś sposób Arce, nie wiem, czy nie zależało, czy postanowiła jednak, że Darek nie gra, czy pan w jakiś sposób naciskał na włodarze klubu, czy był w ogóle taki temat, czy od początku po prostu Darka nie ma i tyle. Dostałem informację, że Darek nie może grać i nie wnikałem, tak jak wspomniałem. My mamy dużą grupę zawodników, którzy palą się do gry, jak to się popularnie mówi. I Darka nie ma, są następni. Kolejni chłopcy wracają też do zdrowia, z czego się bardzo cieszę, bo był taki mecz i go u siebie z Wisłą, że mieliśmy tak naprawdę jednego napastnika w kadrze, tutaj obok siedzącego człowieka. I jest sytuacja u nas coraz lepsza i nie dostają szansy, pracują na to i ja nie rzucam słów na wiatr. Od początku mówiłem, że jestem zadowolony, że to jest wyrównana drużyna i nie wyrywam głosów z głowy, jak Darka mi zabraknie, Darek wróci na ligę i tak od meczu do meczu mamy właśnie żyć. Jeszcze jedno pytanie. Trener Lecha Poznań powiedział, że dla niego rola faworyta dla Lecha to nic nowego, bo zawsze są faworytem. A pan z kolei często właśnie jest takim ratownikiem, musi pan ratować drużyny przed spadkiem. Często prowadzi pan zespoły właśnie, które są skazywane na pożarcie. Czy to doświadczenie pana roli tego niby outsidera jutro może być pomocne? Czy pana troszkę to zahartowało w bojach? Chyba mi cała praca trenera zahartowała. W niższych ligach wcześniej pracowałem, tam dopiero siedziało. Tutaj w Ekstraklasie to jest, że tak powiem, spokój i komfort. A na pewno, no jak masz drużyny, a do tej pory prowadziłem 3 drużyny, które były skazywane na spadek, no to praktycznie co weekend gdzieś tam grasz z drużyną, czy co drugi mecz, która jest faworytem i trzeba było te punkty zdobywać. Ja dodatkowo Lecha nie wspominam za dobrze, bo 2 razy po meczu z Lechem Poznań straciłem pracę w Ekstraklasie. No to do 3 razy sztuka, teraz będę musiał coś zrobić, żeby się odgryźć na Lechu, a co będzie, to zobaczymy. Kapitana drużyny chciałem jeszcze zapytać, czy, tak żeby po ludzku powiedział, czuć, że atmosfera przed tym meczem jest troszeczkę inna niż przed zwykłym meczem ligowym, czujecie tą dodatkową otoczkę, czy traktujecie to jednak jako kolejne spotkanie? Weekend było jedno, teraz jest drugie, następny weekend będzie kolejne. Powiem tak, ja do tej pory przyjrzałem się, myślę, że tak samo chłopaki tego rzuciłyśmy tą presję, że to jest jakiś wyjątkowy mecz. Myślę, że dopiero teraz, jak tutaj jesteśmy na tym stadionie, gdzieś tam dochodzi do nas, jaki jest ten mecz poważny i o co gramy. Myślę, że teraz od tej pory będziemy żyli tym, że to jest dla nas wyjątkowy mecz i tylko do mamy teraz. Thank you.
Ciekawe, co będzie miało większy wpływ na wynik. Żelazna defensywa czy celne ciosy? Ze stadionu PGE Narodowego Justyna Kostyra, Polsat Sport.